Pomoc na start od państwa. Nowy program skierowany do młodych ludzi w Niemczech. Federalne Ministerstwo Edukacji planuje wprowadzić nowy program, który ma zniwelować bariery finansowe dla potrzebujących studentów pierwszego roku. Pomoc na start od państwa będzie jednorazowym stypendium w wysokości 1000 euro. To wsparcie finansowe ma być bezzwrotne, w przeciwieństwie do dotychczasowych programów takich jak BAföG. Według minister edukacji Bettiny Stark-Watzinger celem jest ułatwienie młodym ludziom z gospodarstw domowych o niskich dochodach podjęcie decyzji o rozpoczęciu studiów. Mimo zapowiedzi zwiększenia świadczeń dla beneficjentów BAföG, kwota pozostaje nadal niska. W 2022 roku została podniesiona z 427 euro do 452 miesięcznie. Niemiecki Związek Studentów zwraca uwagę, że państwowe finansowanie studentów często nie wystarcza już na życie. Stawka za podstawowe potrzeby, takie jak żywność, napoje i artykuły higieny osobistej, jest niższa od środków, które są potrzebne do zapewnienia godziwego standardu życia. Interesują Cię newsy z Niemiec, a także informacje dotyczące życia i pracy za granicą? Subskrybuj kanał Polski Obserwator w serwisie YouTube, na którym znajdziesz najciekawsze i najważniejsze informacje z Niemiec i innych krajów europejskich.